Nawet już potrafię się trochę śmiać z takich ludzi, którzy mają bardzo rozbiegane spojrzenie i którzy mają niesamowicie wyczulony wzrok na to, co idzie nie tak. Na wszelkie błędy swoich bliźnich. Na to, co oni robią źle, a powinni robić dobrze. Otóż ta dzisiejsza Ewangelia, ona robi takie bardzo od siekiery cięcie. Świat dzieli się na ludzi, którzy gapią się wokół i szukają dziury w całym. I chcą właśnie pochwycić na jakichś błędach innych ludzi oraz na tych, którzy potrafią zaglądać do swojego wnętrza, aby badać swoje intencje, aby sięgać do najgłębszych źródeł łaski i swoich dobrych pragnień i są krytyczni wobec samych siebie po to, aby lepiej czynić dobro. Bliżej której postawy jesteś na dziś?